Cześć. Przed rozpoczęciem dzisiejszej powieści chciałabym Cię serdecznie poprosić o wsparcie. Jeśli podoba Ci się to, co robimy na kanale Czyta Ruda Onomatopeja, subskrybuj ten kanał i zostaw komentarz pod filmem. A jeśli chcesz dodatkowo mnie wesprzeć, to zapraszam na Patronite i Buy Coffee. Linki znajdziesz pod filmem i w opisie kanału. Każde wsparcie jest dla mnie niezmiernie ważne i pozwala na dalsze tworzenie dla Ciebie. Dziękuję z całego serca i zapraszam do dzisiejszej opowieści. Cześć! Rozdział 13. Dziennik doktora Sewarda. Ciąg dalszy. Pogrzeb zaplanowano na następny dzień, tak aby pochować Lucy razem z matką. Dopilnowałem wszystkich mrocznych formalności, a układny przedsiębiorca pogrzebowy dowiódł, że wszyscy jego pracownicy są dotknięci lub obdarzeni tym samym rodzajem uniżonej grzeczności, co on sam. Nawet kobieta, która ubierała zmarłą, wychodząc, rzuciła pod moim adresem tonem ni to poufałym, ni to z nutką zawodowego podziwu w głosie. Piękne zwłoki, proszę pana, to prawdziwy zaszczyt ją obsługiwać. Śmiem twierdzić, że to zaszczyt dla całej naszej firmy. Zauważyłem, że Van Helsing cały czas kręci się w pobliżu, korzystając z powszechnego chaosu. W okolicy nie było żadnych krewnych obu zmarłych, a że Arthur musiał wyjechać następnego dnia na pogrzeb ojca, nie zdążyliśmy nikogo powiadomić. Zważywszy na okoliczności, profesor i ja wzięliśmy na siebie przejrzenie dokumentów, etc. Van Helsing uparł się osobiście dokonać przeglądu papierów Lucy. Zapytałem go, dlaczego nalega na to tak usilnie. Bałem się, że jako cudzoziemiec nie posiada dostatecznej wiedzy z dziedziny prawa angielskiego i może spowodować niepotrzebne zamieszanie. Odpowiedział mi na to. Wiem, wiem. Zapominasz, że jestem nie tylko lekarzem, ale i prawnikiem. Lecz nie chodzi wyłącznie o kwestie prawne. Sam wiesz, skoro unikałeś koronera. Nie tylko jego chciałbym uniknąć. Może być więcej takich papierów, jak ten. Mówiąc to, wyjął z pugileresu notatkę pozostawioną przez Lucy, którą przedarła we śnie. Znajdź adres prawnika pani Weston Ray, zapieczętuj wszystkie papiery i napisz do niego jeszcze dziś. Ja posiedzę tutaj, a potem pójdę do dawnego pokoju panny Lucy i też się rozejrzę. Nie godzi się, aby jej osobiste zapiski trafiły w niepowołane ręce. Przystąpiłem do poszukiwań i w ciągu pół godziny znalazłem adres i nazwisko prawnika nieboszczki, to też napisałem do niego niezwłocznie. Wszystkie papiery znajdowały się w nienagannym porządku, zostawiła też szczegółowe wytyczne co do miejsca pochówku. Ledwie zdążyłem zapieczętować list, gdy ku mojemu zdziwieniu do pokoju wszedł Van Helsing ze słowami. Pomóc ci, przyjacielu, Johnie? Nie mam nic do roboty i w razie czego jestem do twoich usług. Znalazł pan, czego szukał? Zapytałem, na co odparł. Nie szukałem niczego konkretnego. Miałem tylko nadzieję znaleźć i znalazłem wszystko, co było do znalezienia. Garstkę listów i notatek oraz ledwie rozpoczęty dziennik. Mam je tutaj, lecz na razie nie będziemy o nich rozmawiać. Jutro wieczorem zobaczę się z tym biednym młodzieńcem i za jego przyzwoleniem zrobię z nich użytek. Kiedy skończyłem, co miałem do zrobienia, powiedział do mnie. A teraz, przyjacielu, chyba możemy udać się na spoczynek. Obydwu nam potrzebny jest sen i musimy wypocząć. Jutro zapowiada się pracowity dzień, ale dzisiaj nic tu po nas. Niestety. Przed snem zajrzeliśmy do biednej Lucy. Przedsiębiorca pogrzebowy istotnie stanął na wysokości zadania, gdyż pokoik do złudzenia przypominał małą chapelle ardente. Wokół położył się istny gąszcz białego kwiecia, mający nadać śmierci możliwie najmniej odpychający wymiar. Twarz zmarłej zasłonięta była skrajem całunu. Profesor odchylił go delikatnie i obaj utkwiliśmy wzrok w piękności, która ukazała się naszym oczom. Wysokie świece oświetlały ją ze wszystkich stron. Lucy odzyskała po zgonie całą swą urodę. Minione godziny zaś, zamiast naznaczyć jej oblicze nieubłaganym piętnem śmierci, przywróciły jej wygląd tak olśniewający, iż wprost nie mieściło się w głowie, że patrzymy na nieboszczkę. Twarz profesora posępiała. Nie kochał jej tak jak ja i nie spodziewałem się, że będzie rozpaczał. Czekaj tu na mnie. Polecił i wyszedł z pokoju.
Powrócił z garścią kwiatów dzikiego czosnku, którego nieotwarte jeszcze pudełko czekało w holu, a następnie rozsypał je wśród bukietów przy łóżku. Zdjął z szyi mały, złoty krzyżyk i położywszy go na ustach zmarłej, ponownie zakrył całunem jej twarz. Kiedy rozbierałem się w swoim pokoju, wszedł do środka, zastukawszy uprzednio do drzwi i oznajmił bez ogródek. Przynieś mi jutro narzędzia chirurgiczne. Chce pan zrobić sekcję? Zapytałem. I tak, i nie. Będę operował, lecz inaczej niż myślisz. Powiem ci to w tajemnicy. Tylko ani słowa tamtemu. Zamierzam uciąć jej głowę i wyjąć serce. Oho, patrzcie go, lekarz atak się żachnął. Ten, który bez mrugnięcia okiem przeprowadzał skomplikowane zabiegi, od których innym cierpła skóra. Ach, lecz nie wolno mi zapominać, że kochałeś się, przyjacielu. I nie zapominam. Dlatego ja to zrobię, a ty mi będziesz tylko pomagał. Najchętniej uczyniłbym to jeszcze dziś, ale powstrzymam się przez wzgląd na Artura. Zjawi się jutro po pogrzebie ojca i będzie chciał ją, to, zobaczyć. Potem położą ją w trumnie, a my zakradniemy się nocą. Otworzymy trumnę, zrobimy co trzeba, po czym zatrzaśniemy wieko i nikt nie będzie o niczym wiedział, oprócz nas samych. Ale po co? Ona nie żyje. Po cóż kaleczyć bez potrzeby to biedne ciało? A skoro nie zachodzi potrzeba sekcji i nie będzie z tego żadnego pożytku dla niej, dla nas, dla nauki i ludzkiej wiedzy, o co tyle zachodu? To potworność. W odpowiedzi położył mi rękę na ramieniu i odpowiedział z czułością w głosie. Żal mi twojego krwawiącego serca, przyjacielu, choć kocham cię przez to jeszcze bardziej. Gdybym mógł, wziąłbym na siebie ciężar, który dźwigasz. Są jednak rzeczy, o których nie wiesz, ale się dowiesz i jeszcze mi podziękujesz. Przyjaźnimy się od wielu lat. Powiedz mi, czy kiedykolwiek uczyniłem coś bez powodu? Błądzę, jak każdy, lecz wierzę we wszystko, co robię. Czy to nie dlatego posłałeś po mnie w wielkiej potrzebie? Tak. Czy nie byłeś zdumiony, ba, wstrząśnięty, gdy nie pozwoliłem Arturowi pocałować narzeczonej, chociaż umierała, i odepchnąłem go z całej siły? Tak, a jednak sam widziałeś, że mi za to podziękowała spojrzeniem i konającym głosem ucałowała starczą dłoń i pobłogosławiła? Tak, i słyszałeś, że złożyłem obietnicę, nim z wdzięcznością oczy zamknęła? Tak, bo w istocie, w każdej mojej decyzji tkwi głęboka przyczyna. Ufałeś mi przez wiele lat, jak i przez ostatnie tygodnie, gdy działy się rzeczy tak osobliwe, że miałeś pełne prawo zwątpić. Jeszcze trochę wiary, przyjacielu Johnie. Jeśli mi nie zaufasz, będę zmuszony zdradzić ci moje myśli, a byłoby to teraz nieroztropne. Jeżeli zaś musiałbym działać, a działać muszę, ufasz mi czy nie, bez wsparcia przyjaciela czyniłbym to z ciężkim sercem i w wielkiej samotności, dlatego wsparcia i otuchy mi trzeba, jak niczego innego na świecie. Milczał przez chwilę, a następnie podjął uroczystym tonem. Przed nami dziwne i straszne dni, przyjacielu. Trzeba nam połączyć siły i razem doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Zaufasz mi? Ująłem jego rękę i obiecałem wsparcie. Następnie otworzyłem mu drzwi i patrzyłem, jak wraca do siebie. Stojąc na progu, ujrzałem w korytarzu jedną z pokojówek. Zwrócona do mnie tyłem i nieświadoma mojej obecności, skierowała się do pokoju, w którym leżała Lucy. Wzruszyłem się tym widokiem. Oddanie to rzadkie zjawisko i chwała ludziom, którzy bez proszenia okazują je naszym bliskim. Oto biedna dziewczyna przemogła naturalny strach przed śmiercią i poszła czuwać u boku ukochanej pani, aby jej ciało nie oczekiwało samotnie, aż je złożą w miejscu wiecznego spoczynku. Musiałem spać jak kamień, bo gdy Van Helsing wkroczył do mojego pokoju, za oknem było już jasno. Zbliżył się do łóżka i oznajmił: nie troszcz się o skalpele. Nie zrobimy tego. Ale dlaczego? Zdumiałem się, gdyż jego argumenty z poprzedniego wieczoru przemówiły mi do wyobraźni. Ponieważ, odparł surowo, już na to za późno. Albo za wcześnie. Spójrz. I pokazał mi złoty krzyżyk. Nocą został skradziony. Jak to skradziony?
Pytałam ze zdziwieniem. Przecież go pan trzyma. Gdyż odebrałem go złodziejce, która ograbiła zmarłą i żyjących. Spotka ją za to kara, ale nie z mojej ręki. Nie wiedziała, co robi i ukradła go po prostu w nieświadomości. Teraz możemy tylko czekać. I wyszedł, pozostawiając mnie z kolejną zagadką. Przedpołudnie upłynęło nam w przygnębiającej atmosferze, lecz o 12:00 zjawił się prawnik, pan Markant z kancelarii Holman, synowie Markant i Liderdale. Okazał się nadzwyczaj ujmującym człowiekiem. Podziękował nam serdecznie za wszystko, czego dokonaliśmy i przejął na siebie resztę obowiązków. Podczas lunchu powiedział nam, że pani Weston Ray brała pod uwagę możliwość nagłej śmierci i uporządkowała wszystkie swoje sprawy. Dowiedzieliśmy się też, iż nie licząc pewnej części majątku należącej do ojca Lucy, która przypadła członkom dalszej rodziny, nieruchomości i wszystkie rzeczy osobiste zmarłej należą się Arturowi Holmwoodowi. Prawdę powiedziawszy, nie szczędziliśmy starań, aby zapobiec takim rozporządzeniom, ciągnął, wskazując na wynikające z nich ewentualności, które mogą pozostawić córkę bez grosza lub odebrać jej prawo do decydowania o własnym losie w razie, gdyby przed ślubem zmieniła zdanie. Sprawa stanęła niemal na ostrzu noża, gdyż pod wpływem naszych nacisków pani Weston Ray zapytała nas wprost, czy jesteśmy gotowi spełnić jej życzenia, czy nie. Oczywiście nie pozostawało nam nic innego, jak ustąpić. Z założenia mieliśmy rację i w 99 przypadkach na 100 na podstawie logiki wydarzeń dowiedlibyśmy słuszności naszego osądu. Jednakże muszę przyznać, iż w świetle zaistniałych okoliczności każde inne rozporządzenie uniemożliwiłoby spełnienie woli zmarłej. Gdyby doszło do przekazania majątku córce, która naturalnie nie zdążyła spisać testamentu, Lord Godalming, bez względu na swą zażyłość z rodziną, nie miałby do niego żadnych praw, a dalsi krewni z pewnością upomnieliby się o swoje i sentymenty nieboszczki nie miałyby tu nic do rzeczy. Zapewniam panów, że cieszę się z takiego obrotu sprawy. Cieszę ogromnie. Poczciwy był z niego człowiek, ale jego radość z rzeczy tak błahej, której zresztą miał swój osobisty interes w obliczu tak wielkiej tragedii, stanowiła znakomitą lekcję poglądową na temat ludzkiego współczucia i zrozumienia. Nie zabawił długo, ale zapowiedział, że zjawi się jeszcze tego samego dnia, aby porozmawiać z lordem Godalmingiem. Jego wizyta przyniosła nam pewną ulgę, utwierdzając jednocześnie w przekonaniu, że otoczenie jest przychylne naszym działaniom. Artur miał przyjechać o 5:00 i chwilę przed jego przybyciem udaliśmy się do pokoju żałoby. Istotnie w pełni zasługiwał teraz na to miano, gdyż spoczywały w nim obie, matka z córką. Przedsiębiorca pogrzebowy udekorował pomieszczenie zgodnie z prawidłami swego rzemiosła i panująca w nim atmosfera domu pogrzebowego od progu wprawiła nas w przygnębienie. Van Helsing polecił, aby wnętrzu przywrócono wystrój z poprzedniego wieczora, tłumacząc, że Lord Godalming zjawi się niebawem i z pewnością wolałby zapamiętać narzeczoną taką, jaką oglądał za życia. Przedsiębiorca pogrzebowy, wstrząśnięty najwyraźniej własną głupotą, bez szemrania spełnił polecenie, dzięki czemu oszczędziliśmy Arturowi niepotrzebnego wstrząsu. Biedaczysko. Sprawiał wrażenie tak zdruzgotanego i pogrążonego w rozpaczy, że jego niezłomny dotąd hart ducha zdawał się kurczyć pod naporem zbyt wielu wzruszeń. Wiedziałem, że był szczerze przywiązany do ojca, którego śmierć i w takiej chwili stanowiła dla niego wielki cios. Wobec mnie był serdeczny jak zawsze, a Van Helsinga powitał z ujmującą grzecznością, lecz nie mogłem nie zauważyć, iż zachowuje się z pewnym skrępowaniem. Profesor też zwrócił na to uwagę i dał znak, bym przyprowadził go na górę. Tak też zrobiłem i zostawiłem go w drzwiach, ażeby mógł zostać z nią sam. Lecz pociągnął mnie za sobą, mówiąc z chrypliwym głosem. Też ją kochałeś, stary przyjacielu. Powiedziała mi o tym. I byłeś jej najbliższym z przyjaciół. Nie wiem, jak mam ci dziękować za to, coś dla niej uczynił. Nie mogę zabrać myśli. Naraz nie wytrzymał i objąwszy mnie kurczowo, ukrył twarz w mojej piersi szlochając. Ach, Jack, co ja mam robić? Czuję, jakby życie mnie opuściło.
i nie ma już nic na całym świecie, dlaczego warto by żyć. Pocieszyłem go, jak umiałem. W podobnych chwilach mężczyźni nie potrzebują wielu słów. Uścisk dłoni, serdeczny dotyk i wspólna łza wystarczą w zupełności. Stałem w milczeniu i nieruchomo, dopóki nie ucichł, a potem rzekłem cicho: idź i popatrz na nią. Razem podeszliśmy do łóżka i uniosłem całun. Boże, ale była piękna, jakby z każdą godziną zyskiwała na urodzie. Zdumiało mnie to i przeraziło. Artur zaś drżał na całym ciele, jakby go febra dopadła albo zwątpienie. Wreszcie po dłuższej chwili szepnął do mnie: Jack, czy ona naprawdę umarła? Zapewniłem go ze smutkiem, że tak, dodając, celem ucięcia dalszych strasznych wątpliwości, że po śmierci twarze często łagodnieją, odzyskując nawet młodzieńczą urodę, zwłaszcza po długiej i ciężkiej chorobie. Moje słowa chyba go przekonały. Poklęczał bowiem chwilę przy łóżku z utkwionym w niej czułym spojrzeniem, a następnie wstał z podłogi. Poprosiłem, żeby się pożegnał, gdyż zmarła zostanie złożona w trumnie. Toteż zawrócił i ująwszy martwą dłoń, złożył na niej pocałunek. Następnie pochylił się i ucałował narzeczoną w czoło, a wychodząc z pokoju, obejrzał się przez ramię. Zostawiłem go w salonie i powiedziałem Van Helsingowi, że Artur już się pożegnał, na co profesor udał się do kuchni i poprosił ludzi przedsiębiorcy pogrzebowego o zamknięcie trumny. Kiedy wyszedł, powtórzyłem mu pytanie Artura, a on mi na to: wcale się nie dziwię, sam też miałem wątpliwości. Zjedliśmy razem obiad i widziałem, że biedny Art nadrabia miną. Van Helsing i ja nie odzywaliśmy się ani słowem, lecz gdy zapaliliśmy cygara, profesor pierwszy przerwał milczenie. Milordzie. Lecz Artur mu przerwał: o nie, tylko nie to, na miłość boską. A przynajmniej jeszcze nie teraz. Proszę mi wybaczyć, nie chciałem pana obrazić. Tylko te ostatnie wydarzenia. Sam nie wiedziałem, jak mam się do ciebie zwrócić, odpowiedział mu serdecznie profesor. Nie wolno mi mówić pan, a pokochałem cię. Tak, drogi chłopcze, pokochałem. Jako Artura. Artur wyciągnął rękę i przyjaźnie ujął jego dłoń. Proszę mnie nazywać, jak pan chce, rzekł. Mam nadzieję, że na zawsze zachowam tytuł pańskiego przyjaciela. I pozwolę sobie dodać, że słów mi brakuje, aby wyrazić panu wdzięczność za dobroć okazaną mojej miłej. Urwał na chwilę, po czym mówił dalej. Ona doceniała ją bardziej ode mnie, więc jeśli kiedykolwiek panu uchybiłem, proszę o wybaczenie. Wiem, że nie wzbudzałem twego zaufania, odparł z powagą profesor. Bo ufać w tak niebywałych okolicznościach znaczy rozumieć. Dlatego jestem zdania, że nadal nie ufasz i ufać nie możesz, gdyż jeszcze nie zrozumiałeś. Ale przyjdzie czas, że w pełni uwierzysz we mnie i zobaczysz wszystko jak na dłoni, a potem podziękujesz mi w imieniu swoim, innych oraz tej, której złożyłem przyrzeczenie. Na pewno tak się stanie, proszę pana, zapewnił gorąco Artur. Będę panu ufał we wszystkim. Wiem i wierzę, że ma pan szlachetne serce i jest pan przyjacielem Jacka, tak jak był pan jej przyjacielem. Postąpi pan, jak uważa za stosowne. Profesor odchrząknął kilka razy, jakby zbierał się do powiedzenia czegoś szczególnego. Mógłbym cię o coś prosić? Spytał wreszcie. Naturalnie. Czy wiesz, że pani Weston Ray zapisała ci cały majątek? Ależ skąd? Nieszczęsna! Nigdy nie przyszło mi to do głowy. Wszystko, co tu widzisz, należy do ciebie i możesz rozporządzać tym wedle własnego uznania. Chciałbym prosić cię o zgodę na przeczytanie wszystkich zapisków i korespondencji panny Lucy. Nie powoduje mną zwykła ciekawość. Możesz mi wierzyć. Istnieje ku temu ważny powód, który ona z pewnością uznałaby za wystarczający. Mam tu wszystkie papiery. Zabrałem je, nie wiedząc jeszcze, że należą do ciebie, żeby nie trafiły w niepowołane ręce i obce oko nie miało wglądu w jej duszę. Będę ich strzegł pilnie i w swoim czasie wrócą do ciebie. Wiem, że proszę o wiele, lecz czy zgodzisz się na to przez wzgląd na Lucy? Artur odpowiedział serdecznie, bez cienia dotychczasowej rezerwy.
Doktorze Van Helsing, proszę robić, co pan uważa. Zdaje mi się, że dając panu wolną rękę, czynię zadość jej życzeniu. Nie będę pana zadręczał przedwczesnymi pytaniami. I słusznie. Odparł z powagą stary profesor, podnosząc się z krzesła. Wiele czeka nas bólu, lecz ani cały to ból, ani ostatni. My i ty również, a zwłaszcza ty, drogi chłopcze, wiele gorzkich wód musimy pokonać, zanim wpłyniemy na słodkie. Lecz musimy być mężni i bezinteresowni i robić, co do nas należy, a wszystko dobrze się skończy. Tamtej nocy spałem na sofie w pokoju Artura. Van Helsing wcale się nie położył, tylko krążył po domu, jakby pełnił straż, nie spuszczając z oka pokoju, gdzie Lucy leżała w trumnie usianej kwiatami czosnku, których ciężki, przytłaczający zapach tłumił aromaty lilii i róż i płynął w noc. Dziennik Miny Harker. 22 września. W pociągu do Exeter. Jonathan śpi. Zdaje mi się, jakbym notowała w dzienniku nie dalej jak wczoraj, a przecież od tamtej pory tak wiele się zdarzyło. Whitby i cały świat przede mną. Milczenie Jonathana, a potem nagły ślub i Jonathan prawnikiem, wspólnikiem i właścicielem poważnej firmy. Pogrzeb pana Hawkinsa i kolejny atak Jonathana, który może mu bardzo zaszkodzić. Możliwe, że kiedyś mnie o to zapyta, dlaczego skrzętnie wszystko zapisuję. Straciłam wprawę w stenografii. Proszę, do czego prowadzi nieoczekiwany dobrobyt. A więc przy okazji odświeżę swoje umiejętności. Uroczystości pogrzebowe były skromne i bardzo uroczyste. Uczestniczyliśmy w nich tylko my i służba. Jeden czy dwóch dawnych przyjaciół z Exeter, londyński przedstawiciel oraz pan reprezentujący Sir Johna Paxtona, przewodniczącego Stowarzyszenia Prawników. Jonathan i ja staliśmy obok siebie, czując, że straciliśmy najlepszego i najdroższego przyjaciela. W milczeniu wróciliśmy do miasta i pojechaliśmy omnibusem na Hyde Park Corner. Jonathan uznał, że moglibyśmy zajrzeć do Row, to też usiedliśmy, zjawiło się jednak niewiele osób i widok licznych pustych krzeseł robił niewesołe wrażenie. Przypomniało nam się puste krzesło w domu, dlatego wstaliśmy i poszliśmy Piccadilly. Jonathan trzymał mnie za rękę, jak za dawnych czasów, zanim jeszcze poszłam do szkoły. Uznałam to za niestosowne. Nie sposób bowiem uczyć innych dziewcząt etykiety i dobrych manier, samej zarazem nie stosując się do nich. Ale to był Jonathan, mój mąż. Nie znaliśmy nikogo z przechodniów i nie dbaliśmy o to, czy oni znają nas, więc spacerowaliśmy jak gdyby nigdy nic. Patrzyłam właśnie na piękną dziewczynę w kapeluszu wielkości koła odwozu, siedzącą w bryczce przed Gillianos, gdy naraz Jonathan ścisnął moją rękę, aż zabolało i syknął. Mój Boże! Martwię się o niego bez przerwy i próbuję oszczędzać mu wzruszeń, które znów mogłyby go rozstroić. Dlatego od razu zapytałam, co go tak wzburzyło. Był bardzo blady, a oczy omal nie wyszły mu z orbit, jakby coś zdumiało go lub przeraziło. Wpatrywał się w wysokiego, chudego mężczyznę z haczykowatym nosem, czarnym wąsem i trójkątną bródką, który też stał ze wzrokiem utkwionym w piękną dziewczynę. Pochłonięty obserwacją, nie zwrócił na nas uwagi i mogłam dobrze mu się przyjrzeć. Nie była to ujmująca twarz, lecz zmysłowa i okrutna, o zaciętych rysach, a jego białe zęby, które odcinały się na tle intensywnej czerwieni warg, były spiczaste jak u zwierzęcia. Jonathan nie odrywał oczu od nieznajomego i bałam się, że ściągnie na nas jego uwagę. Zważywszy bowiem na jego nieprzyjemny wygląd, kto wie, jak mógłby to przyjąć. Zapytałam Jonathana o powód jego zdenerwowania, na co odpowiedział, najwyraźniej zakładając, iż wiem tyle samo, co on. Widzisz, kto to jest? Nie, kochany, odparłam. Nie znam go. Któż to taki? Jego odpowiedź wstrząsnęła mną do głębi. Zabrzmiała bowiem tak, jakby nie zdawał sobie sprawy, że rozmawia ze mną. On, we własnej osobie. Nieszczęsny aż zdrętwiał i gdybym go nie podtrzymała, nogi z pewnością odmówiłyby mu posłuszeństwa. Dalej wybałuszał oczy na nieznajomego. Tymczasem ze sklepu wyszedł jakiś mężczyzna z niewielką paczką,
którą wręczył pięknej dziewczynie. Po czym ta odjechała. Nieznajomy zaś, nie odrywając od niej wzroku, ruszył za nią, po czym wsiadł do dorożki i podążył w tę samą, co ona, stronę. Jonathan odprowadził go wzrokiem, po czym rzucił jakby do siebie. Myślę, że to hrabia. Lecz jakże odmłodniał, mój Boże! A jeśli to prawda? O mój Boże, gdybym tylko wiedział, gdybym ja wiedział. Był tak udręczony, że bałam się go wypytywać, dlatego nie odezwałam się ani słowem. Pociągnęłam go tylko delikatnie, a on, nie opierając się, ruszył za mną. Przeszliśmy kawałek, po czym wstąpiliśmy na chwilę do Green Park. Było gorąco jak na tę porę roku i znaleźliśmy przyjemne miejsce w cieniu. Jonathan siedział parę minut ze wzrokiem utkwionym w przestrzeń, aż wreszcie przymknął oczy i usnął z głową na moim ramieniu. Uznałam, że tak będzie najlepiej i postanowiłam go nie budzić. Po około 20 minutach ocknął się i oznajmił pogodnym tonem. Czy to możliwe, że zasnąłem, Mino? Och, wybacz mi grubiaństwo. Chodź, napijemy się herbaty. Wyglądało na to, że zapomniał o nieznajomym mężczyźnie, podobnie jak w chorobie wyparł z pamięci wszystko, co mu o nim przypominało. Martwią mnie te zaniki pamięci. Boję się, że spowodują lub pogłębią uraz mózgu. Nie wolno mi go wypytywać, gdyż zapewne przyniesie to więcej szkody niż pożytku. Jednakże muszę dowiedzieć się, co zaszło w czasie jego wyjazdu. Obawiam się, że pora rozpieczętować dziennik i go przeczytać. Och, wiem, że wybaczysz mi, Jonathanie, jeśli postępuję niewłaściwie. Lecz robię to dla ciebie. Później. Smutny powrót do domu, gdzie nie czeka na nas ten, który okazał nam tyle dobroci. U Jonathana wystąpiło lekkie pogorszenie. Pobladł i źle się czuje. Na domiar złego otrzymaliśmy telegram od Van Helsinga, kimkolwiek on jest. Z żalem informuję panią, że pani Westenray zmarła przed 5 dniami, a Lucy dołączyła do niej przedwczoraj. Obie zostały dziś pochowane. Och, ileż udręki w tak niewielu słowach. Biedna pani Westenray, biedna Lucy, odeszły i nigdy do nas nie powrócą. I biedny, biedny Arthur, tak okrutnie doświadczony przez los. Boże, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Dziennik doktora Sewarda. 22 września. Już po wszystkim. Arthur wrócił do Ring, zabierając ze sobą Quinceya Morrisa. Dzielny człowiek z tego Quinceya. Coś mi mówi, że śmierć Lucy dotknęła go na równi z nami, lecz ani razu się nie załamał. Jeśli Ameryka dalej będzie wydawać na świat jemu podobnych, urośnie w istną potęgę. Van Helsing poszedł zdrzemnąć się przed podróżą. Jedzie dziś do Amsterdamu, ale zapowiedział, że wróci jutro wieczorem. Musi jedynie pozałatwiać pewne sprawy, a nie może uczynić tego inaczej niż osobiście. Możliwe, że po powrocie zamieszka u mnie. Twierdzi, że ma w Londynie do zrobienia coś, co może okazać się czasochłonne. Biedny staruszek. Odnoszę wrażenie, iż wydarzenia minionego tygodnia naczerpnęły nawet jego stalowe nerwy. Na pogrzebie czułem bijące od niego napięcie, jakby z trudem trzymał się w karbach. Potem staliśmy obok Artura, który, biedaczysko, wspominał transfuzję ze swym udziałem. Widziałem kątem oka, że twarz Van Helsinga na przemian blednie i sinieje. Arthur twierdził, iż od tamtej pory towarzyszy mu poczucie, jakby on i Lucy naprawdę zostali związani węzłem małżeńskim i że w oczach Boga jest ona jego żoną. Nie wspomnieliśmy o pozostałych zabiegach i nigdy nie będziemy o nich wspominać. Następnie Arthur i Quincy pojechali razem na stację, a my przybyliśmy tutaj. Z chwilą, gdy znaleźliśmy się sami w powozie, profesor dostał regularnego ataku histerii. Naturalnie później kategorycznie wykluczył taką możliwość, zasłaniając się poczuciem humoru, które rzekomo dało o sobie znać na przekór smutnym okolicznościom. Otóż śmiał się, dopóki nie zaczął płakać, aż musiałem zaciągnąć rolety, tak aby potencjalny obserwator nie wyciągnął z tego błędnych wniosków. Później płacz ponownie przeszedł w śmiech i profesor łkał i chichotał jednocześnie, zupełnie jak kobieta. Próbowałem surowo przywołać go do porządku,
tak jak próbowałbym w podobnych okolicznościach przywołać do porządku rozhisteryzowaną niewiastę, ale bez skutku. Mężczyźni i kobiety są tak różni w okazywaniu psychicznej siły i słabości. Kiedy jego twarz przybrała wreszcie swój zwykły, poważny i srogi wyraz, zapytałem go o powód owej wesołości i dlaczego naszła go właśnie teraz. Udzielił mi typowej dla siebie, logicznej, stanowczej i tajemniczej odpowiedzi. Ach, ty nic nie rozumiesz, przyjacielu Johnie. Nie myśl sobie, że nie jestem smutny, chociaż się śmieję. Widzisz, płakałem nawet wówczas, gdy dusił mnie śmiech. Jedno drugiego nie wyklucza. Pamiętaj, że śmiech, który puka do drzwi z pytaniem, czy mogę wejść, nie jest prawdziwym śmiechem. Bynajmniej. Ten prawdziwy jest królem i przychodzi, kiedy chce. Nikogo nie pyta o zdanie, ani nie wybiera chwili stosownej, tylko mówi, oto jestem. Weźmy na przykład tę śliczną młodą dziewczynę. Zamartwiam się o nią i oddaję jej krew, chociaż jestem stary i zmęczony. Poświęcam jej mój czas, sen oraz wiedzę i zaniedbuję innych potrzebujących tak, aby jej niczego nie brakowało. A mimo to śmieję się nad jej mogiłą, kiedy ziemia na jej trumnę spada i mówi łup, łup mojemu sercu, aż mi krew z twarzy całą odbiera. Moje serce krwawiło z powodu tego biednego chłopca. Mój własny miałby dziś tyle samo lat, gdyby żył. Oczy i włosy też mieliby takie same. Teraz rozumiesz, dlaczego tak go pokochałem. Lecz nawet, kiedy mówi rzeczy, od których serce wyrywa mi się do niego jak do żadnego innego mężczyzny, dotyczy to nawet ciebie, przyjacielu Johnie, albowiem tyśmy bliższy doświadczeniem aniżeli syn, nawet wtedy król śmiech przychodzi do mnie i wrzeszczy mi do ucha. Jestem, jestem. Aż krew znowu we mnie tańczyć zaczyna i policzki kraśnieją od tej wesołości, którą zawsze ze sobą przynosi. Och, przyjacielu Johnie, dziwny jest ten świat i smutny, pełen zgryzoty, lęków i utrapienia. Lecz i one tańczą, jakim król śmiech zagra. Serca krwawiące, kości na cmentarzu i łzy, które palą płynąc. Wszystkie, jak jeden mąż, tańczą do jego muzyki. Wierz mi, przyjacielu, łaskawy to król i dobrotliwy, a my, ludzie, jak te liny jesteśmy, napięte i w różne strony ciągnione. A potem łzy przychodzą i zraszają liny jak deszczem, napinając je do granic wytrzymałości, aż pękają. Ale król śmiech zjawia się niczym słońce i napięcie zmniejsza, a my możemy wrócić do swoich zajęć, jakie by one nie były. Nie chciałem sprawić mu przykrości, udając, że nie rozumiem, co ma na myśli, ale wciąż nie pojmowałem powodu jego wesołości i zapytałem go o to wprost. Spoważniał i odpowiedział zmienionym tonem. Ach, śmiałem się z powodu ironii tego wszystkiego, że śliczna panienka, przystrojona kwiatami i jak żywa, ma spocząć w mogile na samotnym cmentarzu, gdzie wielu jej krewnych spoczywa, obok matki, którą kochała i która kochała ją. I dzwon bił smętnym i powolnym ding-dong. Kapłani stali nad grobem w białych, anielskich szatach, udając, że czytają, choć ich oczy ani razu nie spoczęły na książce. My ze zwieszonymi głowami. I na co to wszystko? Ona nie żyje. Na co, pytam? Ależ profesorze, rzekłem z wyrzutem. Nie widzę w tym nic zabawnego. Od pańskiego tłumaczenia mam jeszcze większy mętlik w głowie. Nawet jeśli uroczystość pana rozbawiła, co z artem jego cierpieniem? Wszak serce mało mu nie pękło. Tak samo. Czy nie powiedział, że transfuzja złączyła ich małżeńskim węzłem? Owszem, i ta myśl bardzo go podniosła na duchu. W rzeczy samej. Lecz dostrzegam w tym pewien problem, przyjacielu Johnie. Jeśli istotnie spojrzymy na to w ten sposób, to co z innymi? Ho, ho! Na naszej słodkiej panience spocząłby zarzut poliandrii. Ja zaś z moją biedną żoną, która dla mnie umarła, choć wedle prawa kościelnego wciąż żyje, acz nie przy zdrowych zmysłach, ja, wierny małżonek, jestem bigamistą. Tym też nie widzę nic śmiesznego, odpowiedziałem. Rozzłościło mnie, że opowiada takie rzeczy. Położył mi dłoń na ramieniu i odparł.
Przyjacielu Johnie, wybacz, jeśli cię uraziłem. Nie osłoniłem myśli przed innymi, żeby ran nie rozjątrzyć niepotrzebnie, tylko przed tobą, starym przyjacielem, któremu mogę zaufać. Gdybyś wejrzał w moje serce, gdy nachodzi mnie ochota do śmiechu i później, kiedy śmiechem wybucham, gdybyś wejrzał w nie i teraz, gdy król śmiech spakował już swoją koronę, próżno wypatrywać go i nie zjawi się długi czas. Wtedy może pożałowałbyś mnie najbardziej ze wszystkich. Ujął mnie jego łagodny ton i zapytałem dlaczego. Ponieważ ja wiem. Tak oto się rozproszyliśmy. I przez wiele dni towarzyszyć nam będzie tylko samotność. Lucy spoczywa w rodzinnym grobowcu, dostojnej mogile na samotnym cmentarzu, z dala od tętniącego życiem Londynu, gdzie powietrze jest czyste i słońce wstaje nad Hampstead Hill, a dzikie kwiaty rosną wedle własnego uznania. Kończę ten dziennik i Bóg jeden wie, czy kiedykolwiek zacznę następny. Jeśli tak, jeśli kiedykolwiek wrócę do tego, stanie się to w innych czasach i wśród innych ludzi. Opowieść o miłości mojego życia niniejszym dobiega końca i wracam do swoich zajęć. Mówię ze smutkiem i bez nadziei. Finis. Westminster Gazette, 25 września. Tajemnica w Hampstead. Okolicą Hampstead wstrząsnęła wiadomość o serii zdarzeń równie elektryzujących jak nagłówki w rodzaju horror w Kennington, kobieta nożownik czy kobieta w czerni. W ciągu ostatnich 2 lub 3 dni miało miejsce kilka przypadków zabłąkania się dzieci, z których część nie wróciła do domu na czas. We wszystkich tych przypadkach dzieci były zbyt małe, by udzielić wyczerpujących wyjaśnień, lecz wszystkie mówiły jednomyślnie, że były z białą damą. Znikały zawsze późnym wieczorem, a w 2 przypadkach odnaleziono je dopiero następnego ranka. Podejrzewa się, iż pierwsze zaginione dziecko wspomniało o białej damie, która rzekomo wzięła je na spacer, a pozostałe to podchwyciły. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że ulubioną zabawą maluchów jest obecnie wabienie się nawzajem przy pomocy różnych forteli. Nasz korespondent donosi, że sposób, w jaki naśladują białą damę, bywa nieodparcie komiczny, a nasi karykaturzyści, jego zdaniem, mogliby się od nich wiele nauczyć pod kątem groteski. To, że biała dama stała się kluczową postacią owych dziecięcych maskarad, potwierdza tylko ogólne zasady rządzące ludzką naturą. Nasz korespondent dodaje, że nawet Ellen Tracy nie mogłaby być aż tak atrakcyjna, jak pokazują to nasze umorusane urwisy. Istnieje jednakże pewien, być może poważny aspekt sprawy, gdyż niektóre dzieci, a w zasadzie wszystkie te, które zaginęły na całą noc, mają niewielkie ranki na szyi, jakby w wyniku ugryzienia szczura albo małego psa. I choć każda z nich z osobna wydaje się pozbawiona większego znaczenia, razem niezbicie świadczą o celowym, metodycznym działaniu sprawcy. Policja otrzymała polecenie zwracania szczególnej uwagi na wszystkie dzieci, zwłaszcza bardzo małe, wałęsające się w okolicach Hampstead Heath, a także na wszystkie bezpańskie psy. Westminster Gazette, 25 września, wydanie specjalne. Horror w Hampstead. Kolejne ranne dziecko. Biała dama. Przed chwilą otrzymaliśmy wiadomość, że pod krzakiem jałowca w Hampstead, od strony mniej uczęszczanego Shooter's Hill, znaleziono późnym rankiem kolejne, zaginione od wczoraj dziecko. Na jego szyi widniał identyczny ślad, jak w pozostałych przypadkach. Było bardzo osłabione i mizerne. Również i ono, kiedy już częściowo wróciło do siebie, powtórzyło opowieść o tym, że zostało zwabione przez białą damę.